Dobry. Dobry. Ty mówisz dzisiaj. W związku z tym, że tutaj jest teraz miejsce, to dzisiaj pojawi się tutaj ryneczek Lidla. Będzie zlikwidowany tam, gdzie był do tej pory, bo uznaliśmy, że było tak. A skąd tutaj jest miejsce, to będzie pokazane teraz. Wszystko po kolei. I jeszcze przywieźliśmy kompost, który dzisiaj rozrzucam, i inne takie. Spokojnie się. Oglądajcie. Tutaj nam rośnie figa. W tym sezonie zaczynała od ziemi, w poprzednim podobno też. Za każdym razem marznie. Co już tutaj widać, trochę po liściach zaczęły się robić fioletowe. Udało jej się aż do kałduna przyrosnąć. Więc w tym roku spróbuję i trochę ułatwić ten start na wiosnę. Może mi się uda. Przytnę ją i napakuję tu trochę słomy wokół niej, żeby chociaż tam przy glebie jej nie przymroziło, i może też jak przyjdą jakieś większe mrozy, to spróbujemy ją jakąś włókniną nakryć. I zobaczymy, czy w przyszłym roku będzie jej trochę łatwiej. Dobra, tak to wygląda. Mam nadzieję, że przynajmniej wszystko to, co jest tutaj przykryte, to wyżyje. I jeżeli to mi się uda, że ona nie będzie startować od samego gruntu, tylko od tej tam wysokości, i będę wiedział, że takie coś wystarczy, no to na przyszły sezon się postaram bardziej. Co się tutaj zrobi, jakąś osłonę zimową. Także to ćwiczenie zakończone. Druga sprawa. Tutaj mam tych dwóch śmiałków, co znikłem je spod śmietnika za Biedronką. Czarną porzeczkę. Urosła tyle i ona tu zostaje. I tą laurowiśnię, której Martynka tu nie chce, a mi to wszystko jedno. Więc poszliśmy na kompromis i wywiozę ją na zadupie. Może się tam przyjmie gdzieś. Także tutaj mam pojemnik transportowy i będę wykopywał. Przyszedł dzisiaj ten dzień, w którym będę wykopywać dalię. Mam już uszykowane widły. Uszykowałam sobie karteczki, żebym wiedziała, która to która. Któryś dzień po prostu... W zeszłym tygodniu to już było. Przyszedł taki przymrozek, że wszystkie właściwie ścięło. Kwiaty i liście. Więc wszystko obcięłam. Tak jak możecie widzieć. I po prostu będę dzisiaj je wykopywać. Zostawiłam też część. Część już wcześniej ścięłam, bo już nic z nich nie było zupełnie. Nie kwituje i tak dalej. Więc zostawiłam, żeby sobie tą skórkę wokół obudowały, żeby były bardziej odporne. No i dzisiaj po prostu zacznę je wykopywać. Zostawiam je w tym później. Zostawię je w skrzynce, żeby trochę obeschły w domu, bo tam jest cieplej. I po prostu później, jak już obeschną, jak już trochę pobędą w tym domu, to zapakuję je. Może to nagramy, nie wiem, zobaczę. Ale to pewnie nie w tym filmie będziecie widzieć, tylko w następnym. No i zawiozę do rodziców do piwnicy, tam gdzie jest ciemno i w miarę ciepło, bo oni mają warunki. Ja w tym roku raczej dali nie będę dzielić. Wiem, że można to robić właśnie teraz na jesień i na wiosnę. Ale ja w tym roku raczej tego nie będę robić. Może dopiero w następnym, zobaczymy. Z tych, co tutaj mam, wyszło mi... W sumie było, osadziłam ich 7, 8, bo przed chwilą liczyłam. Wyszło mi 6. 5 kwitło, jedna w ogóle nie kwitła, ale wypuściła i wyszła i miała liście. I te dwie w ogóle nie wyszły. Mam je gdzieś tam spisane. Nie powiem wam, co to był za rodzaj. Jedne miałam, spodziewałam się, że nie wyjdą, bo miałam je kupione parę lat temu w Holandii i nikt ich po prostu nie wsadził wcześniej, więc spodziewałam się, że może już z tych bulw nic nie być, bo leżały po prostu. Czy jestem zadowolona? No jestem zadowolona. Dużo było tych dali, dużo było tych kwiatów. Naprawdę pięknie kwitły, ja nie robiłam przy nich za wiele. Obcinałam, wiadomo, te stare kwiaty i ścinałam też sobie trochę do
do wazonu. Nie złapały żadnej choroby. Myślałam, że tam jedna taka była, że myślałam, że ona złapie, ale nie złapała na szczęście. Miała trochę poskręcane te liście, ale później to tam się wyrobiło już. W sensie, no nie było żadnego problemu, bo obserwowałam. Żadna z tych dali, które miałam, nie zachorowała. Mam nadzieję, że nie będą chorować. Na następny rok plan jest taki, żeby mieć ich jeszcze więcej odmian. Także pewnie wybiorę się na jakieś zakupy niedługo, w sensie w internecie. Poszukam sobie tych odmian, które bardzo bym chciała mieć, a chciałabym mieć wszystkie te odmiany. Nie no, żartuję. Dzisiaj kopiemy i pewnie to jeszcze nie koniec z tymi daliami. Tutaj mam też te karteczki, które sobie poszczepiam do nich, żeby później wiedzieć mniej więcej, co jak gdzie posadzić. Zrobiłam 5 tych kartek. Ta jedna nie wiem, co to jest, więc to będzie loteria po prostu, co wyszło. Ona tam rośnie. No i tyle. I zabieram się za robotę. Dalej najlepiej wykopywać widłami, żeby tych karp nie pouszkadzać. Kawałek dalej z bryłą ziemi. Okej, okay, to jest wszystko. Jak widać, nie zmieściły się do jednej skrzyneczki, ale potem je poprzekładam. Wszystkie opisałam. To, co nie wiedziałam, to napisałam, że nie wiem. Widzę, że się bardzo ładnie popodzielały i mają bardzo dużo tych karp. Ale tak jak mówiłam, nie będę ich w tym roku dzielić. Też zastanawiam się, bo mówiłam chyba na początku, że w folię będę je zawijać. Ale zastanawiam się, może jednak zmienię zdanie i zasypię je piaskiem i po prostu w ten sposób je przechowam przez zimę. Także to jest plan na dalię. Już zagonek daliowy jest pusty. Nasypię tu w tym roku kompostu i trochę go wzmocnię. Nie wiem, czy też będą tutaj dalie tak jak były, bo one były tu w tym pasie. Możliwe, że w tym roku będą przeniesione gdzie indziej, w sensie w następnym. Albo w ogóle podzielę sobie, posadzę je w różnych miejscach, a nie wszystkie w jednym miejscu, żeby w razie czego nie łapały chorób jakichś tam. No i też mamy dodatkowe te dwie grządki, które Wam pokazywaliśmy, więc może w którejś z tych grządek będą dalie, albo przynajmniej część dali. Plan jest na razie taki, żeby po prostu było ich jeszcze więcej. Ale to już Wam mówiłam. Powróciliśmy z Zadupia. Palety zostały dowiezione. Co tam się dzieje? Wioter. Także tak. Druga komora kompostownika powstała. Przywiozłem sobie też dechy. Także będę te dwa stojaki na drewno podwyższał, aby przeprowadzić kolejny etap przemeblowania, co będzie za chwilę lub tam w przyszłym filmie. No generalnie to chciałem pokazać, jest ram i teraz drewno. Tak to wygląda najpierw, a zaraz zaprezentuję, jakiego potworka tutaj stworzę. Tak to wygląda, drugi będzie taki sam lub podobny. Ale z tej odległości będzie się wydawał taki sam. Teraz przekładamy całe to drewienko tu, a tamto z tarasu przyniosę tu. No, generalnie te stojaki zrobiłem takie same, bo tego drewna nie miałem zbyt wiele. I teraz przed zimą nic nie dokupiliśmy, bo chcę zobaczyć, na ile to starczy. Nie mam pojęcia w ogóle, ile będziemy tego zużywać. Na razie tam rozpaliliśmy sobie kilka wieczorów i powiedzmy, że pół takiego stojaka już poszło. Ale jesteśmy w na tyle komfortowej sytuacji, że to jest bardziej taka moja fanaberia. Ewentualnie na jakieś tam awarie prądu czy gazu się to drewno przyda. Także nie ma ciśnienia na to i więcej tutaj już chyba nie będę składował niż te dwa pełne stojaki i jeden taki mały na tarasie. No, to teraz układam to dalej.
oba stojaki gotowe. Niestety OCD wzięło górę, także to najsłusze drewno, które było już tutaj poukładane, zawiozłem na ten stojak obok domu, a z tego stojaka obok domu zawiozłem, napakowałem ile się da do stojaka w salonie i tutaj potem przywiozłem to drewno, które było pod domem i które suszy się najkrócej, a pomiędzy tym drewnem a tamtym jest może ze 2 miesiące różnicy, może nawet mniej, także ono na 99% jest tak samo suche całe, ale niestety OCD jest czasem silne i nie ma co z nim walczyć. Następne w kolejności chyba było sitko do kompostu. Znałem, że przesiony kompost rozrzucimy tutaj wszędzie, a nieprzesiony już nie będziemy dorzucać do kompostownika, tylko rzucimy tam pod krzaki, w grządki, te tutaj przeznaczone pod kwiaty. I niech już sobie tutaj leży. Także ten potworek stoi teraz tutaj. Oczywiście cały się zwichrował. Także na dniach będę próbował go trochę naprostować. Zbrzydł po sezonie bardziej. No. I zobaczymy. Albo uda się go naprostować i będzie to jakoś wyglądać, albo pójdzie na opał. Także pewnie teraz kolejny punkt programu. Pewnie to drugie. A jaki jest kolejny punkt programu? No to zaraz. Przedstawiam prawy kompost z zadupia. Miałem go dzisiaj przesiewać, ale jednak jest to, co jest wilgotne, jest na tyle zbite i w ogóle, że uznałem, że za dużo roboty by z tym było wszystkim. Do wiosny jeszcze kupa czasu, także rzucę go tak jak jest tutaj wszędzie, łącznie z ogródkiem warzywnym, może tam trochę mniej, bo jeszcze sobie dowiozę, ale tutaj te wszystkie rabatki boczne już ogarnę i niech to sobie tak leży do wiosny. 28 października, nam kwitnie mak. Tak wygląda zlikwidowany ryneczek Lidla, który spełniał tutaj swoją funkcję, był blisko do kuchni, ale jakoś tak nie pasowało nam tutaj. Martynka sobie tam coś posadzi. Kompost cały rozwieziony. Sypałem go tyle o ile. Tutaj na te grządki nowe dają go dużo. Tutaj ziemia mi się tam średnio podobała i tutaj ten kompost się najbardziej przyda. A tu cała reszta poszła do ogródka. Też nie jest go tam zbyt wiele, dowiozę jeszcze raz. Myślę, że tam na zadupie on się teraz w tym sezonie nie przyda. Trochę może sypnę pod drzewa i to wszystko, reszta cała zostanie przywieziona tutaj. I jeszcze chyba będę przywoził obornik. Jak się popytam, czy jest więcej chętnych, żebym znowu nie musiał świrować i odwozić, to tutaj w ten cały pasek nasypię znowu pod cukinię obornika i trochę pod drzewa, a resztę dam tutaj na kompost, żeby się przerabiał. No to chyba będzie koniec misji na ten sezon tutaj w ogródku. Zostawiam wszystkie te chwaściory na zimę, żeby sobie tutaj były, zrobiły to, co mają zrobić. A na wiosnę przed wysiewem no tam pochaczkuję, pograbię. Potem odczekam tydzień, żeby też wyzeszły te, co tam mają zejść z chwastów i potem będę siał. W sensie drugi raz je pochaczkuję i będę siał. I to już koniec przemeblowania. Jeżeli chodzi o ogródek w tym sezonie, jeszcze na wiosnę będziemy od nowa robić ścieżki. Już wiemy, co tutaj wypaliło, co nie wypaliło, jeżeli chodzi o poruszanie się po ogródku. Mianowicie chodzenie tutaj po tych kamulcach nie zdało egzaminu. Jak cukinie porosły, to nie było to możliwe, także ścieżki jeszcze będą poprzestawiane. I zobaczymy, może w tym sezonie będzie tutaj trochę łatwiej przeleść. Szanowni drodzy Państwo, widać, ja widzę.
tego miejsca żegnamy się z wami. Adrian idzie do kompostu. Zamykamy go teraz. Chodź tam dalej. I nie, będzie tu zostawał już na zawsze. Nie kompostuje się żywych człowieków. Ty możesz. Tu masz am i możesz. No dobra, także widzieliście, co się tu działo. Widzieliście, że Adrian rozsypał tutaj kompost. Pierwszą dawkę kompostu. Oprócz tego dalie zostały obcięte. No dobrze, jak obejrzeli, to wiedzą, co no, zrobiliśmy. Także siema na rapa. Hej. Siema na rapa. Na sam koniec oswajanie kota, który nam tu przychodzi i ciągle nam sił rajsra. Może teraz jak nas polubi, to trochę przestanie. Sam przylazł dzisiaj, zaczął gadać przez płot najpierw, a potem przylazł.